Powiedz, cześć widzowie. Cześć widzowie. Gdzie jedziesz? Do parku. Do parku? I gdzie jedziesz? Kto będzie? To babcia. Babcia? Jak ma na imię babcia? O, głośno. Kasia. Kasia, a dziadek jak ma na imię? No Kasia, dziadek. Jak ma na imię dziadek? Marek. Marek, bardzo dobrze. To kto nie jest Pasek. I kto jeszcze będzie? Jadek. I? To będzie Paula. Paula, brawo, pokaż mi to, czy tu jest wszystko w porządku. W porządku. Dobra, to zrób papa. Papa. Odwracamy się. Odwracamy się. O kurczę, co by się stało? O. Zjechało się. Laura, co obiecałaś rano dzisiaj? Wstałaś rano i co powiedziałaś? Że Laurka jest za duża i co zrobi? Wyrzuci Dydusia gdzie? Nie, do kosza. Sama tak powiedziałaś. A ty co? Chyba kłamałaś, co? Dobra, a ja mam pefon? Jak to Laurka mówi? Mam pefon. Dobra, wystosunkowuję SMS-a, że wyjeżdżamy. Czekaj. Tak w ogóle to haj, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Na razie mamy 4 stopnie. Taki średnio najeżdża wiatr. I ogólnie dzisiaj ma być tak, że miało być nawet 12 stopni, więc ciekawa jestem, zobaczymy. Jak słyszeliście, jedziemy do dziadków i słuchajcie, mam słuchawki do badania, bo wszyscy chorzy są i będą się leczyć, wiecie? Pociąg jedzie! Pociąg mój! Twój pociąg? Duży? Fajny? Fajny. I co, wyrzucamy tego Dydusia, tak jak mówiłaś? Do kosza dzisiaj? Pójdziemy i sama wyrzucisz. Bo przecież jesteś duża, Laura. Pojechał pociąg. A, pojechał pociąg, Dydusz nie. Cześć widzowie. Cześć widzowie. Kłamałam z Dydusiem. Kłamałam z Dydusiem. Kłamałaś z Dydusiem? No taka duża. O, daje dziewczyna, super. Cześć, pas. O, samochód jedzie, daj rączkę. Daj rączkę. Chodź, idziemy. Idziemy. Chodź. O, chodź, idziemy. Matko, ty biegniesz? Co? Biegniesz? Na razie szału nie ma, bo jest 8 stopni. Można by było powiedzieć, że jest wręcz zimno. Zimno, nie? No właśnie. Marek, zimno. Czeka, piesek. No czeka, no. O, dziadek już jest, zobacz. Piesek czeka. Powoli. Piesek czeka. Powoli. Marek jest? Jest. My też mamy. Rano krojona. Cześć. Papeżki kroi. Konika, konika. Dla konika. I kto to jest? Kto to jest? Bo już pijesz? Kto to jest? Piciu. Tak. Piciu? Pepa, o matko. Pokaż mi. Ale do picia. Co jeszcze masz? O, jeszcze nie. O ja. Kremik do Pepy. Kremik do Pepy. No pewnie, że do wanny. Nie, 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 nie. Pepa, jakie ma te uszy. No, ale ładne, nie? Jeszcze patrz, o ja, do malowania. Ona już jest bardziej poważna, nie? Co to, a co to jest? Plaster. Plaster. Plaster? A to? Tamto. Pokaż. Aha, trzymaj. Blaster. Blaster. Chcesz coś nakleić? O ja, co dalej masz? Tak. A to są jeszcze takie małe, takie rysowanki do dzieci. A, takie fajne, no, małe. Zobacz. O kurde, aha, bo tu jest. Zobacz, co tu Paula załatwiła. Strzykawki. Ja to już mam. Strzykawki. Do zastrzyków. Opuść to. Już będziesz zastrzyki robić? Tak. Aha. Kreczki z temperówki. Patrz, są kreczki. Kreczki, zobacz. Zobacz. No pokaż, ile kolorów, zobacz. Kolory. Kolory? Prawdziwa strzykawka. Prawdziwa. Zastrzyk to daj babci. Będzie bolało? Ojo, już od razu aplikacja zastrzyków. Dziękuję, ale ładnie pani robi zastrzyki. Uwaga, Laura, jemy truskaweczki, galaretka.
A może chcesz na talerzu takim płaskim trochę? Tak, wyjąć na talerz? To już ci Darek daje. Co? Spadło. Uszu, ja chcę usiąść. Co? Usiąść. Siedzi. Ty chcesz usiąść? O. No, zastrzyk we włosy. Teraz mnie uczesz. Uczeszesz mnie? Proszę. O, ale ona mnie czesze. Dziękuję bardzo. To bierze. Grzebień tak. Dobre. Ja wolę szczotkę. To jak zastrzyk we włosy? Proszę. Witaminy we włosy. No. Zabiby. Witaminy. Do buzi. Do buzi. Syrop. Syrop? Aha. Dobra. No, to my będziemy o 11 startować. Tak? Syrop. Dobra, na razie. O 11 mamy startować. I w parku spotkanie. Syrop, dziękuję, bardzo zdrowa. Jeszcze druga. Co? Drugie? Co drugie jeszcze? Jeszcze mleko drugie. Kaszelek. Ja kaszelek? Nie mam kaszelek, no co ty? Gdzie nie mam kaszelek? Budzi do budzi. A to tak. Syrop. Też tak. Do konika idziemy? Konika. Osiołka. Osiołka. Kuski. Kuski, osiołka. Konika. Kusinka. Konik. Kaszki będą. Chciałabym powiedzieć, że mama ma problem z kolorem włosów. Czy farbować na blond? Czy nie? Czy zostawić? Tak, bo ty to w życiu już miałeś tak, i rudę, i blond. Wszystko i... było. No. Nawet różowe. No i zawsze jest dylemat, czy zmieniać na blond, czy nie. To ci widzowie teraz napiszą. No bardzo będziesz, proszę będziesz o wtedy, opinię. Będziesz czytać, to będziesz wiedziała, co robić. No dobrze. I słuchajcie, fajnie. Akcja jest taka, że ja dzisiaj, jak się dowiedziałam, że będzie 12 stopni, to wiesz, że ja sobie rano wyjąłam taki cienki płaszcz. Ale ja też. Ale no mi jest zimno. A ja widzę pod nosie, bo masz czerwone. No. A ja tak patrzę na ciebie, matka, jak ci zimno. Nie, a ja zobacz, nie. Co, marchewki? Także to nie jest takie 12 stopni wiosenne, jakby się wydawało. Nie, nie, to jest wredne. No. Wredne. No, tak rzucam. Patrz, oni jeszcze jeść, ale... Nie, bo chcieliśmy powiedzieć, że kupiliśmy marchewki, bo w ogóle się dowiedziałam ostatnio, że tu już nawet nie chodzi o ceny, tylko że chleba się nie daje, że to jest niezdrowe dla zwierząt. A to podobno. Nie wiedziałam. Ja też nie wiedziałam. Całe życie to wszyscy nasze. No wiesz, no ale no czasy się zmieniają, dużo jest badań, wszystkiego innego i się człowiek dokształca. No nie wiem, no tak słyszałam. Może po czy to prawda, żeby czy nie? Kupować warzywa. No nie wiem, no i słuchaj, no i kupiliśmy marchewki, nie? No, i pokroiliśmy i widzę, że to co mówiliśmy ostatnio, jak byliśmy, że bardzo dużo ludzi daje marchewki wszyscy właśnie. Są bardzo. No i ludzie nam napisali, że właśnie nie dają chleba, już nie chodzi o ceny, tylko że podobno, że to jest niezdrowe. No to dobrze, jak okazało się, że akurat tak wybraliśmy, to, ale wiesz co ci powiem? Trafiliśmy, nie? Że jak tak wy... Zobacz tego, jaki odor. Oj, to już będzie niedługo gody. Pawik sobie będzie wisi, pokazywał. Ale nie ma rozłożonego ogona, tylko po prostu usiadł i wiecie, tak mu fajnie ogon zwisa. Ale jaki długi mu się zrobi. No i chciałam powiedzieć, że to jeszcze nie jest taka wiosna fajna. Ale jak słoneczku, to tak... Słoneczku tak, ale wiesz co? Ten wiatr jest taki zimny, no, nie? Wredny, jest wredny. No. Patrz, a ci już, ona już, ona wczoraj wieczorem nie mogła usnąć, bo ona mówiła, że będzie rzucać konikowi marchewki. Ojej. Tak, i wczoraj jak była marchewka kupiona, to musiała schować do lodówki, czy jest marchewka. No. Potem kroiłyśmy na, to wiesz, Marek na kawałki. Mówił, to ja mówię, Boże. Oj, to ona by wsiadła i już wyjechała. No i ona rano wstała, to tylko było hasło tak, jedziemy już? No. A ja mówię, tak, no i wiesz, ona już odnalazła buty i kurtka. A to wiesz, trzeba było zjeść śniadanie, coś tego, a ona już. Ale lepiej. Wiesz, miło nam, żeby się nas pamięta, nie, oczywiście. No, no bo i to wiesz, jak się rzadziej widzi, no to wiadomo. Ona jest no. bardzo spostrzegawcza i dokładna. Struś. I też kolor włosów, coś jej się też jakoś tak dziwnie nie podoba. A właśnie, ciekawe jak zareaguje, jakby zmieniła na blond. No właśnie. Nie, to będzie normalka chyba wtedy. Bo w blondzie całe życie latała. A wie... Karolina, idź. A ostatnio w sklepie tak było, nie wiem czy oglądasz film. No, jak nie reagowałam ja na nią, nie reagowałam na nią, to ona tak, Karolina! No bo ona krzyczała, mama, mama, a ja nie słyszałam. No, no. I ona tak, Karolina, no to wiesz, nagle mówię coś. Jesteś? Masz marchewkę? Jesteś? Idziemy. Masz marchewkę? Rzucisz? Ładna marchewka. O matko. Poszykowana, tak? Ale fajny nohal! Ale fajny nohal! Daj, mogę jadać? Jada. Dorzuć. A może to nie państwa menu jest? Może coś innego by trzeba było? To chodź komu innemu damy, bo świnki nie chcą jeść. Konik je, Laura tak rzuciła, a ja nie nagrałam. No, daleko? Uwaga!
Mocno! O, jeszcze raz. Podnosimy jeszcze raz. No, rzucisz do... Nie, nie, bo on tu nie sięgnie. Do góry. A rzuć mu, no. Tak, włóż. Przez dziurkę. To włóż mu przez dziurkę. Ale kręcimy, nie? Więc kręcimy tu coś. Zawołaj go i mu przez dziurkę włóż. Tu włóż. Konik! Konik. Więc konik, patrz. Patrz. Tutaj. Tu. Wróć. O, widzisz? Zjadł, brawo. Byliśmy świnca, świnki. Ja nie wiem, czy świnka. Przecież świnka to wszystko je, nie? Nie, wróć, Laurka, nie rzucaj. No i mówię, świnka nie chciała jeść, nie? Przejedzona czy co? Może nie ten asortyment. Ty też tak możesz. No poczekaj, bo musi przerzucić. Nie. Niech się przedelektuje. Marchewkę tutaj w dziureczkę. I on weźmie. O. Widzicie, jaki zadowolony? Jeszcze? Jak chrupie. Jeszcze. O, wyleciało ci. Za dużo, bo on miał. A może ze mną wyleciał? Nie no. Ej, on miał tam jeszcze. A powiedz, tata mówi, tak, tyle nabraliśmy marchewki. Świnie nie chcą jeść. A ja wiem, masło w promocji, to się zasmażaną zrobi. I marchew za 4 zł jeszcze. Nie? Co to? Ja pierdzielę, do czego to doszło? No daj mu teraz, tu do góry ładnie. No, wrzucę mu, daj mu, wrzuć. Ci. Nie bój się. Nie, ona się boi. No boi się trochę. O, widzisz, jak ładnie konik je, zobacz. A już rzuca linię. Idziemy dalej do świnek teraz. Chodź, może tamte zjedz, a tam są kozy. Koza tu je marchewki? Koza też to je. O, ale wyrywny. Wariowany jest. Lubią. To się z tym będzie właśnie. Tak, bo oni zawsze tutaj mają konflikt. Się odpychają. Całe życie tak. Boisz się kuski? Ten drugi boi się podejść. Nie bój się kuski, chodź. Ty babci rączkę. Chodź. Ja się boję. Patrzcie, my mówimy, co oni tacy przejedzeni, a tu taka plamka jest. To marchewki podostawali. I tu ile tych marchewek podostawali? Jedzenie było. Dlatego oni nie chcą. Albo ty, jak oni ciągle mają w menu marchewkę, ludzie przychodzą z marchewką, to mają dosyć. Żebyś wiedziała, możliwe, że jak potem w tygodniu zgłodnieją, to tak, no to nie wiesz, zginie, nie? Tak, no bo ja nie wiem, ile razy to mają dawane takie jedzenie. Wiesz co, oni chyba jeżdżą raz dziennie, tak no właśnie południe. Nie wiem. Nie, wtedy, kiedy już nie ma małych dzieci. Słyszałaś, tata? No. Zamiast coś fajnego powiedzieć, to on tak dziksiku robi. No i ci co się bez sensu coś powie? Coś pierwszy raz widzę w tym parku, że zwierzęta nie mają ochoty na jedzenie. No ci powiem, że to jest bardzo rzadkie zjawisko, bardzo, że przychodzisz z jedzeniem i nie chcą. Zjawisko właśnie. Naprawdę? Pierwszy raz. A nie no, to dobrze, że mają, nie? No. No. Ale nie, no, tata rzucił i nie chce jeść. Laura, to jest dzik, jest dziki. Dzik jest zły, tu jest dzik. On ma bardzo ostre kły. Chodźcie tu. Idą sarenki. Lubicie? Lubię. Lubią. Idę. No, ale fajne. Ale fajne. Damy? Chodź, pomogę ci. A rzucasz? No to rzuć. Trzyma. Masz, trzymaj tu. Bierz marchewkę. Chodź, mama. Wyjmij dalej. Leżysz? Zobaczcie, jakie fajne, no. Cała ekipa. O, biała. Rzucisz? O. Nie. Przy sarnach jesteśmy. Proszę. Aha, rzuć dobra. Tej. Później na plac zabaw zobaczyć. Kto teraz? Proszę. Tam, o. W tym miejscu. Jeszcze. Poczekaj, wyjmiemy. A wiesz co? Zauważyłeś? Bo ten przyszedł z rogami. No i odeszły, to nie? I tak odeszły, zauważyłeś? I tak się boją, patrz, podejść nagle. Tak jakby on rządził? Nie wiem, o co tu chodzi. Nie? O, widzisz? Zobacz, jak jest, patrz. Na bok rzucić. No, patrzcie, macie tu. Ale patrzcie, zastanawia nas to. On jest jeden, a tam też jest ktoś z rogami. Jelonek. Ale że te sarenki tutaj, one się wszystkie poddały i on tu rządził, one tak się bały podejść. Ty tu rządzisz? Halo? Tyż mi rusie, ty. Patrzcie, no jak się i se poszedł. Buzi. Buziaczka. Konika był konik. A dawałeś marchewki? Tak. Wiesz co?
Tylko marchewkę to jadły te no. I tego wszystko jest tak przeżarte. Było jedzenie, bo... Cześć Paweł. Wiesz co tak było? Dziki miały dwie warstwy marchewki, było jedzenie rozłożone. No, nikt nie chciał jeść. Paula przyjechała od razu na dzień dobry, wie, że już zwierzęta karmione. Ale tata też ci przyniosła. A tata jeszcze jej nie opowiedział historii, że dzik robił siku. Poczekaj, zaraz. Zaraz jej opowie, tak. No, ja, on tam pewnie inne rzeczy jeszcze zauważył, jak to tata. Jak czegoś nie powie, to wykipisz wszystko. Ej, ale poczekaj, bo chciałam nagrać ten plac zabaw. No. Jak teraz to jest ładnie, nie? A kiedyś to było tu na środku, tam jedna huśtawka i jedna piaskownica i to było wszystko, ale nie? Ale ona w samym miejscu, ta piaskownica. A co to jest? No miśki żywa, pan. Ale ładna, to nie widziałam tych miśków. Ale ładny misiu. Ale ładny ten misiu. Śliczny ten misiu, nie? Przytulę. Aha, tu jest duży misiu. A tu tata mówi, że co jest? Rekin, no to ma wszystko tam. Rekin, aha, wieloryb. A rzeczywiście jest wieloryb. Co tu jest? Marek, aha, kto robił? 2013? I to tak długo jest, tyle lat, ja nie widziałam tego? Nie, to coś chyba nie tak. Nie, no na pewno. Mówisz? No. A przecież przychodzimy co roku. Ja nie widziałam wieloryba. A gdzie, gdzie one poszły? Tu w tym to ja bym się sama zaplątała. Tu takie. Ty za to jakie stabilne. Już zjeżdżaj dalej. Chodź wyczyścić. Woohoo! Jeszcze? Jeszcze. No to, proszę, to Paula, ty tam stój. Chodź na górę. Ale fajne to teraz, Boże. A tam jakie, zobacz, jest. Jakiś zamek tu jakieś? Nie no, teraz to jest tu na... Ta to dla mnie. Może na co inne? No i no wchodź sama dalej. Uważaj jak chodzisz. Brawo. No patrz. No patrzę, super. No dalej. Ona jedzie. Wow. Zium. Fajnie? O Paula, no nie nagrałam. Taki zjazd. Jak małysz. Dobra, Laura, ciebie już mamy, ale musimy Paulę uchwycić. Uwaga, jedziemy. Juhu. O. Dalej, szybko dziecko, bo Paula jedzie. Pojedzie ten. Szybko. Odejdzie. Uhu. Dawaj. Juhu. I teraz zbliżenie na Paulę. Paula, jedziesz. Dobre, bo wyczyścisz wszystko? Tak, od razu, polerka. No nie, no już się pobujałaś? A chodź ze mną na kolankach, co? Chodź dalej. Razem usiądziemy, chodź. No nie patrz, no patrz. To niech ona zobaczy, o, zobacz. Hop, hop. Chodź ze mną na kolankach. No tu chodź, tu chodź. Siadaj tu, przy dziadku. Nie, ona już wymyśliła coś innego. Paula, i tu patrz, te aerobiki, nie? Bo tu jest taki duży ten plac. To tak jakbym się poćwiczyła chwilę, byś mnie musiała ściągać. Dobrze, że policja tu się. No jak policja? Karetka była potrzebna. Jezu, trzymaj ją! Słyszałeś, co się tak jakoś robiło? Paula, wam się wchodziło do środka. No poczekaj, Paula wam zaraz pokaże, jak można zwymiotować. Zrobię. I co teraz? Zakręć ją. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. No tak się robi, jo. Ja mogę? Ty też chcesz? Ja idę tam. Gdzie? Wow, kto tu jeździ? Ja jeżdżę. Ale super. Nie, cześć. Nie wejdziesz ten. A skąd? Nie, nie, mama, bo nawet ja tu tyłkiem nie wejdę, aha, wiesz? Nie, nie, mama, nie przesadzaj. Myśmy też chcieli. Jak? Ale wiewiórka. Tak, lokomotywa. Wchodzę, proszę, bilet kasuję. Proszę, bilet. Proszę mi dać bilet. Ja chcę skasować bilet, proszę. Bilet poproszę, bo pani nie pojedzie. Bilet, super. Tu może pani przejść do następnego wagonu. Chce pani tu przejść? No dalej, przechodzimy do drugiego wagonu. Hopa! Już jest lokomotywa. Pani prowadzi. Juhu, cześć! Marzec tu jest. Cześć! Ale pani prowadzi lokomotywę. I ja. Stój. Cześć! Jadę. A jest fajna babcia, zobacz. Wow! Husiu!
Trzymaj się! Ale jak zawieje wam pół... Jak zawieje, to tak se, no. Dziadek tu po środku. A Paula na tej. I dziadek robi husiu. Ej, zróbmy sobie huśtawkę na działce. Tak. Patrz. Paula i Paula się rozpędza, słyszysz? Praca nóg tu jest ważna. A pamiętasz, że się rozpędzało i się skakało? A, no. No nie, to ja nie będę. Praca nóg ważna. Patrz, co Paula robi. Co Paula robi, ale wysoko, Laura. Patrzę, czy to wszystko da radę. Piąty bieg. Musisz nogami jak Paula. Do przodu, do wysoko. Tyłu. No, wysoko. Wow. Jak się trzeba zatrzymać? Jak się zatrzymuje? No nie ruszaj się. No musisz to na tej już trzymać godzinę. Jak chcę zejść? Albo o ziemię odczekać. Nie no, Paula, pytanie za 100 punktów. Jak to zatrzymać? Nogi sobie połapiesz. Przykurczaj. Dobrze, że... No bo ty wyciągasz nogi, dlatego się buja. A skurczy cię bo. Brawo! Ale się buja sama! Nogi do przodu! Do tyłu teraz! Do tyłu! Tyk! Nie, nie, teraz nogi zegnij! O, i do przodu! Brawo! Zaraz cię wyprzedzi! Do przodu! Do tyłu nogi! Do tyłu! Do przodu! I do tyłu! Brawo! Na szyi chce się to obwiązać. Poczekaj, patrz, zakręci się, no. Kiedy to by nie pękło. I zaraz będzie, jak stąd zejść? Ale jak słońce troszeczkę się przebije, no to jednak jest... Nie, bo trochę wiatr ucich. Juhu! 4 metry. Czekaj, bo znowu zjechała do przodu. O, zatrzymujemy. Chodź. Patrzcie. O Jezus! No bujaj mnie! Bujaj! A ty tak leżysz jak naleśniczek taki. Co tu lata? No i właśnie tak rozmyślamy, bo chcemy u nas zrobić albo taką huśtawkę, żeby było jedno takie... Ale fajne. Albo dwie, w sensie, żeby było takie bocianie gniazdo. Albo druga, żeby była, wiecie, taka mała, jak każdy tam. Ten mechanizm jest lepszy. No tu jest zupełnie inny, bo ta jest w ogóle cała metalowa, nie? A tamta jest cała drewniana, nie? Obydwie są porządne. No się możesz położyć, jak Paula. Położyć się, tak jak ja. Siadaj, kładź się. Ja się kładę. Kładziesz się z Paulą dalej. Leżycie. No połóż się, ja tu mam rękę. No kładź się, Paula też leży, zobacz. I was bujam. Ale one leżą. Ale one leżą. Żeby na coś na nas nie nasrało. Paula liczy na kubkę, tato. Uczkę cię. A to, patrzcie, tata ma miarkę. Ale ona jest zupełnie... 75. Ło, no to z 1,50 tu ma chyba. 1,20. Mówisz? 1,20. Miarka się drze. Ale już wszystko wzięła. Paula ciężko... Wow! Ale fajnie. Ale fajnie. Laura, cześć. Nie zaśnij. Laura. A dziadek gdzie? Jaka wystraszona. Dziadek nie ma miejsca. A pchnij się. No ja chciałam poleżeć. Ale pachnie lasem, nie? Pachnie lasem. Ale fajne drzewa. Ale mam głowę za nisko. Bo mi wisi. Bo musisz się zjechać dupą. A jestem dłuższa od ciebie. No to jak te nogi? Ale to fajne. O matko, no trzeba pomyśleć nad takim czymś. Ale jakie to jest masywne, bo w ogóle to jest... Super to jest zrobione. Tu wchodzi, tam do rurki zjedziesz. Chodź, dalej, chodź. Fajna jest. Idziemy. Jak się tutaj chodził? I Paula cię złapie tam w rurce, patrz. Będzie Paulę widać. O, a tak się nie ma, czy sobie? Siadaj. Wow. Jedziemy! Dalej! Dobra, zobaczcie, bo muszę wam pokazać. A tu jest, mogę? No. Tu jest, zobaczcie, jakie kolory. Zobaczcie, jakie kolory dla chustę. Nie wiem, czy to widać w tej kamerze tak. Widać, fajne, nie? Piękne to jest, no. Po prostu. Tu jest taka jakby lilia w tym miejscu. Tu w kamerze tak nie widać, nie? Taka lilia. Różowy. I tu jasny róż. No, taka. Żółty. Jezu, no przecież ja bym nawet to kupiła. Bez kitu. A pokaż tą drugą chustę, co masz na sprzedaż. A tu jest, zobaczcie, możecie teraz na żywo zobaczyć, to jest na Vinted. Na żywo. No na żywo, w sensie tak, wiesz, no nie na zdjęciu, tylko tak. O, poczekaj, trzymaj, no tak. O,
Na żywo to też super wygląda. A zarzuć na ramiona tak, żeby zobaczyć, ona jak to... Ona jest bardzo duża. Albo tu, o, patrzcie. Ona też na żywo super ma wygląda. Hostę. Ja to powiedziałam na Instagramie, że to jest wystawiane za połowę ceny za mało. Bo to jednak, no ile czasu... Cała włóczka kosztuje 50 zł. No właśnie, a ile roboty przy tym jest, nie? No to jednak... Parę i tu nie chodzi o, wiecie, o to, że inflacja, że czasy takie, jakie są, tylko to jednak ile roboty. Może teraz uchwycimy? O, czekaj. Tata, nie przeszkadzaj. Co? Biały. Tu jest jeden niebieski, drugi. Błękitny. Tu jest jakby turkus? Śliczne. Ale to, jak zrobisz, to chyba ja sama kupię. No ja jeszcze jedną kończę, tą szarą. Naprawdę, ja to chyba sama kupię. Ej, tu tak nie widać w kamerze, ale to jest przepiękne. Jak to będzie zrobione, tu jest jasny róż, tu lilia, tu ten fiolet. Naprawdę ja nie wiem, czy sama ale bym tego nie kupiła. Innym. Jeszcze raz, bo tu się dzieją różne odgłosy z tyłu. Zobaczcie na to. Ta chusta będzie wyglądała tak. Taki mały. W ogóle zobaczcie na to. Marzec! 2023 Christmas w ogóle. Paula, obetnij mu trochę grzyweczkę, bo on nie widzi, jaki nosił ma. Nie, no dobra, teraz patrzcie na to. To jest z tej włóczki, co wam pokazywałam. No bez kitu ja to chcę. Czy ktoś z was też się pisze na to? 550 nie masz. Słyszeliście? 550? Ja myślałam, że za tą cenę co ta niebieska. 550. Ale piękne, Boże. Ja i moje Lepisium Bolivianum. Chciałobyśmy was poinformować, no bo to jest chyba kobieta, nie? Lepisium. Jeżeli to jest mężczyzna, to ja już ustaliłam, że to jest kobieta. Jeżeli macie ochotę i życzenie, zostawcie subskrypcję, kciuka do góry. Widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.